Witam Was ponownie i w tym wideo będzie taki mały, krótki poradnik, jak zrobić, aby drzwi otwierały się tylko na diament. Tak jak tutaj widzicie, mam lejek, do którego wrzucę teraz diament. Po chwili otworzą i zamkną nam się drzwi, co właściwie jest jedną wadą tej konstrukcji, to, że te drzwi otwierają i zamykają się w miarę bardzo szybko, ale to jest w sumie jeden z małych problemów tego, bo jest to możliwe, aby przejść na drugą stronę, jak właśnie zobaczycie po wrzuceniu diamentu. Musicie tylko przytrzymać literkę W, no i znajdujemy się właśnie na drugiej stronie. No i jak to zrobić, pokażę Wam teraz. Cała konstrukcja w sumie opiera się na konstrukcji sortownika itemów. No i przypomnę tylko Wam, jak to się robi. Kładziemy tutaj przekaźnik, tutaj tak kładziemy te bloki, tu kładziemy czerwoną pochodnię. Tutaj teraz na czerwoną pochodnię skrzynkę, oczywiście tą jedną, tylko tu potrzebny jest odstęp, po to, aby przytrzymując shifta położyć o tą skrzynkę lejek. Teraz z tej strony kładziemy komparator, przytrzymując shifta kierując na komparator kładziemy kolejny lejek, aby się kierował w tą stronę, tak? I wtedy za tym komparatorem kładziemy dwa proszki. Teraz tak. Na tą skrzynkę chwilowo położcie sobie dwa bloki po to, aby skierować lejek w tą stronę, aby móc umieścić teraz kolejną skrzynkę, w sumie może to być nawet podwójna, ale dobra, dam sobie to pojedynczą. I teraz jeszcze raz kładziemy tutaj jeden lejek. Teraz z tej strony, od tej skrzynki dajemy sobie półpłytkę po to, abyśmy mogli otwierać sobie tą skrzynkę. Bo wiadomo, jeżeli postawicie tutaj normalny blok, otwieranie tej skrzynki będzie już niemożliwe. Także kładźcie tutaj nad tą skrzynką półpłytkę. Teraz tak, otaczacie tą całą, ten cały lejek, tworząc teraz nam taką jakby podłogę. Teraz tak, jak widzicie, konstrukcja jest tak zrobiona, to teraz nasze drzwi będą kierowały się w tą stronę, bo wtedy podłączenie redstone'a jest bardzo krótkie. Ta droga połączenia będzie krótka niż na przykład gdyby tak naokoło robić to wszystko. Następnie, jak mamy to wszystko zrobione, tutaj kładziecie jeden blok, tutaj kładziecie kolejny przekaźnik, klikacie na niego trzy razy, tutaj dajemy kolejny blok, dajemy redstone, dajemy blok, blok, tutaj dajemy znowu przekaźnik, klikacie trzy razy. No i teraz od tego lejka tutaj kładziemy jeszcze raz tak blok, jeszcze to ma iść tak i tak, o tak, także że tutaj teraz kładziecie redstone, tu redstone, no i tu jeszcze dajemy jeden przekaźnik, także klikacie na niego trzy razy. Tak to wygląda. Teraz stojąc tutaj, od lewej strony kładziecie tutaj czerwoną pochodnię. Na nią kładziecie blok. I jeszcze raz czerwoną pochodnię, tak aby ona zgasła, widzicie? Teraz jeszcze ważną rzeczą jest, są drzwi, które umieszczacie o tak o. Bo jeżeli umieścicie je tutaj, nie wiem, z tej strony, to te drzwi będą po wrzuceniu diamentu tylko się otwierać, ale nie będą się zamykać. Tak samo jak wrzucicie te drzwi gdzieś tutaj, czekaj, gdzie to było? O tutaj, to wtedy też, jak wrzucicie diament, to te drzwi nie będą się zamykać. A jeżeli wrzucicie po prostu tutaj, to będą te drzwi otwierać się i zamykać. Teraz co zrobić, aby one działały tylko na diament? Klikacie na ten lejek, który kieruje się w stronę komparatora. Klikacie na niego. I tutaj wrzucacie po jednym diamencie, a w pierwszym rzędzie kładziemy 18 sztuk, tak? No i teraz, dobra, zrobimy sobie nam tutaj jeszcze taką informację w tej oto ramce, że to działa tylko na diament. Teraz tak, wrzucę diament, te drzwi powinny się nam otworzyć i zaraz zamknąć. No i jeszcze jedną wskazówkę, jak widzicie, lejek ma takie wgłębienie i czasami do niego się tak jakby, nie wiem, wpada, tak?
Akurat teraz nie wpadłem, ale zobaczcie, o, teraz jestem w dołku, w tym lejku, co nie? To aby tego uniknąć, tego wpadania, bo czasami jest tak, że jak wrzucicie ten zamek, utrzycie w tym lejku i nie przejdziecie przez drzwi czasami. No akurat mi się udało. Możecie jeszcze zrobić tak, aby ten lejek znajdował się tutaj z tej strony. Co robicie? Kasujecie ten lejek, wtedy przytrzymujecie shifta i kierujecie ten lejek, zaraz wam pokażę, aby on się kierował w stronę tej skrzynki. I jeszcze na ten lejek tutaj możecie położyć ten lejek, no i wtedy tutaj tym blokiem zatykacie. Tutaj można już sobie tak jakby ozdobić trochę. No i dobra, i tak samo jak teraz będzie tutaj, to no i przechodzicie na drugą stronę, co nie? Tutaj możecie zrobić sobie dalej waszą podłogę i w ogóle obudować tak, jak wam się podoba. No i ja w tym momencie kończę wideo. Mam nadzieję, że wam się to przyda, także do następnego razu. Siemanko.